Witamy Was serdecznie. Na naszym kanale. Dzisiaj wybieramy się po raz drugi na kajaki. W tamtym roku też byliśmy. Dzisiaj będziemy płynąć od Zawadzkiego do Kolonowskiego. Ponownie korzystamy z usług firmy Jaśko Kajaki. Także bardzo polecamy. Bardzo sympatyczni ludzie. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Z tej firmy, tak. Także na dole Wam podlinkujemy jakieś namiary do Jaśko Kajaki. Także naprawdę polecam. Mają flotę 100 kajaków. Praktycznie te kajaki wyglądają jak nowe, nie? Trasa liczy 14 km, także jest prawie 2 razy dłuższa niż trasę, którą robiliśmy w tamtym roku. Tutaj jest odnośnik do filmu. Tamta trasa to była z Kolonowskiego do Krasiejowa. Także w Krasiejowie możecie sobie również zwiedzić. Jest park dinozaurów, także polecamy. I zapraszamy na spływ. Tam jest parking, dość spory, takimi autami przewożone są kajaki oraz ludzie. Czyli będziecie płynąć z Zawadzkiego do przystani Natura 24 w Kolonowskim, czyli do tego miejsca, gdzie teraz wchodzicie do busu. Czas pływu to jest około 4,5 godziny, trasa 14 km. Po około 3,5 godzinach płynięcia będziecie mieć zapory Siber. Tam rzeka rozchodzi się na dwie strony. Na prawo płynie do elektrowni, wytrzymacie się lewej strony. Po lewej stronie jest taka specjalna rynna z rolkami. Trzeba na nią napłynąć i w ostatniej fazie 3-4 razy rynkami się podciągnąć o poręcze. Spływacie sobie w dół i płyniecie dalej. Z tamtego miejsca do naszej przystani jest około 50 minut. W połowie zaś trasy, między miejscem wodowania a tą zaporą Siber, będziecie mieć taki drewniany most. To jest taka kładka pieszo-rowerowa w środku lasu i to będzie dla Was sygnał, informacja, że jesteście dopiero w połowie trasy do tej zapory Siber. Chodzi o to, żeby się nie stresować, że tam jest jakaś zapora. Przed samą zaporą woda powoli płynie, jest czas na to, żeby... jest płytko, jest czas na to, żeby po prostu dobić do tej lewej strony i napłynąć na tą rynnę. Informacyjnie, w dziobie każdego kajaka jest otwór. Gdyby Wam się gdzieś wody nabrało, albo byście zaliczyli jakąś wywrotkę, kajak trzeba wyciągnąć gdzieś na brzeg, obrócić go do góry dnem i tym otworem tą wodę wypuścić. Zabezpieczyć sobie klucze, telefony, żeby nie wypadły, bo później w tej wodzie ich nie można znaleźć. Także tutaj już Was zawieziemy teraz w górę rzeki i będziecie sobie płynąć. To co, ruszamy. Fajnej zabawy. Jasne, dzięki. Jak do zawsze. Zobaczenia. Do zobaczenia. Czekamy na naszą kolej. Żółty zawsze z prawej strony. Miłego spływu. Musi być wygodnie. Panie. Każdy ma swoje gusta, nie? Każdy te... Mnie to nie przeszkadza. Czy ja to by na 5 minut stał, czy pół godziny? Bo ja nie chcę, a mnie dupa boli czasami. No nie, nie ma sprawy. To? Kapok. Pan reżyser jest, tak? Tak. A to z tym teraz kijkiem. Kijek mi tutaj musisz dać. Kijek do przodu, między nogi, ale jeszcze będziesz miał. Między nogi to co innego. Kijek, nie? To można spuszczać? Ja. Tak. Innego spuszczać. Dzięki. Jest 10:35, rozpoczynamy spływ. Trasa Zawadzkie, Kolonowskie. 14 km, 4,5 godziny, gdzieś mniej więcej, tak jak już pan instruktor wcześniej nas poinformował. Nurt rzeki ma być niby tutaj spokojny. I ten odcinek od Zawadzkiego do Kolonowskiego to jest jeden z najszerszych odcinków tej rzeki. Widoki bezcenne. Tak. Gdzie tu te 50 cm niby wody ma być, a tu jest płytko. Ten. Korzeń. Kurde, tu nie widać, ta woda jest mętna. A tu jest pełno jakichś tych konarów. Jezus, te konary tu są. Jezus, tu się nie idzie stąd ruszyć. Dobra, trzymam.
Kurde, tu jest masakra. Tych konarów to tu jest w cholerę. No tyłem po niebie. No ja wiem, musimy się obrócić. Dobra, obracamy. Obracamy. Dobra, wypłynęliśmy z potrzasku, ale tu jest tych drzew powalonych, masakra. Masakra, te początki to są ciężkie. No, tu też jest płytko w niektórych miejscach. Uważaj, uważaj. Prosto w tej palce. To jest masakra tu. No. Tamta trasa to był pikuś. Trzeba było nie zrobić. No, parę przeszkód na trasie. I to wszystko. Tu są płycizny. Na tej trasie jest podobno dużo jakichś takich piaszczystych plażyczek, gdzie można sobie dziki biwak zrobić. No i chyba zrobimy. Chyba będzie trzeba, bo... No mnie już też, a to dopiero początek. Dobra, przepływamy pod jakimś mostkiem. Kolejny most. I jakiś rwący nurt. Będzie jazda. Będzie bez trzymanki. Aha. Jezu! Ale kurde fajne. A, kurde mi się... Ja mam całe galoty mokre. Kurde. To jest fajne. Tu jest piaszczysta plaża. Kurde, ja tu mam wszystko mokre w środku. Kolejne drzewko. Uwaga. Pochylamy się. Dobra, lecimy z koksem. Byle nie w chaszcze. Kurde, całą dupę mam mokrą. Tu jest jakiś konar wystający. Jezus. Tu. Czekaj, musimy się wydostać stąd. Tak. No tak. Żeby ci te wiosła nie wyleciały. Żebyśmy się nie przewrócili w tym kajaku. Dobra. Kryzys zażegnany. Jezus, przynajmniej się nie nudzimy. Ja tam nie lubię, jak się nic nie dzieje. Tu jest wyspa. Znaczy plaża. Oczywiście syf na niej, ale to nic nowego. Chcesz tu odpocząć? Nie, teraz już nie zacząłem. Pierwsza plaża, ale my płyniemy dalej. Dobra, wchodzimy w kolejny zakręt. Na tej trasie jest bardzo dużo powalonych drzew. Leśna dzicz. Następne konary. Po prawej przeszkoda. Uwaga. Specjalnie jest. Chyba będzie się trzeba zatrzymać tu. O, o. Niebezpiecznie. Robi się niebezpiecznie. Kajak się kolebocze. No patrz, zaś nas tu znosi. Chyba musimy się tu zatrzymać. Robimy przerwę techniczną. Trzeba galotki wysuszyć, bo mamy całe mokre. Zrobiliśmy sobie przerwę. Przepraszam za mój głos, ale mam chrypkę. Dobra, płyniemy dalej. Motyl, patrz. Gdzie? To jest ważka chyba. Nie, to jest motyl. Jakiś dziwny ważkomotyl. Coś tu się rusza. Jakiś konar. Znaczy gałązka wystaje. No, tu nie ma za głęboko. Chyba nas wywali trochę. Znowu nas wyrzuciło. Trzeba się odepchnąć. Bardzo dużo zakrętów ta rzeka ma, nie? No, dokładnie. Mam nadzieję, że te kajaki są konaroodporne. Bardzo dużo wysepów tu jest. No. Teraz będzie grubo. Tu jest pełno konarów. Idziemy. Cała naprzód. Na lewo. Na lewo, na lewo. Jest, przepłynęliśmy, patrz. Ale tu jest tor przeszkód zadowolenie. No to fajnie. Tor przeszkód musi być. O, patrz, jak fajnie kwiatki rosną. Nie zapominajki chyba to są. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same. Ta trasa jest zdecydowanie ciekawsza, jeżeli chodzi o widoki. No bo tu cały czas płynie wśród lasu, bo tam miałeś łąki pola. No. Tam jakieś wioski.
But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. W tym roku wypożyczenie kajaka dwuosobowego kosztuje 90 zł. Transport na miejsce startu jest gratisowy. Znowu się zaklinowaliśmy. I to jest bardzo płytko. Nie wiem, czy to widać, ale jest bardzo płytko. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. Monika, dajesz, dajesz. Plaża. Fajno. Zatrzymujemy się. Dobra, druga przerwa techniczna. I taka piękna plaża. To jest chyba największa plaża tych, które mijaliśmy, nie? No. Ta jest największa. Tamte były mniejsze. Największa i najfajniejsza chyba. Kurde, ale mnie coś użarło. Chyba jakaś mucha końska. Na razie nie swędzi. Masakra. To co, ruszamy dalej. Been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Tu jest kładka rowerowa. Zrobiliśmy sobie kolejną przerwę. Tutaj mała plaża. To taka kładka rowerowa. A tam jakaś wiata i sobie można piknik zrobić i ognicho. I taki widok z kładki. Planujemy też wybrać się tutaj na rowery. Pojeździć, bo są kolonowskie szlaki rowerowe. Ale jeszcze zobaczymy, co z tego wyjdzie. To są dwie wiaty. I mapka. Tędy idzie niebieski szlak rowerowy. To jest chyba ta trasa numer 163. Piękne tutaj są te lasy. Na razie płyniemy 2,5 godziny gdzieś tak około. Także jeszcze raz tyle przed nami. No, byśmy też przerwę robili. No, trzy przerwy żeśmy w sumie zrobili. Ja myślę, gdzie nie spieszymy. No. Po lekku. Dzieci w domu nie czekają, jedynie pies. No właśnie. Uważaj, patrz. Zapatrzyliśmy się na ptaka i mało brakowało, a byłoby zderzenie z konarem. Tutaj to można się poczuć jak w Amazonii. As they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. Ta jest taka bardziej malownicza trasa. Nurt jest spokojniejszy, a przy tej trasie z Kolonowskiego do Krasiejowa tam jest więcej takich spiętrzeń wody, że każda trasa ma swoje plusy i minusy. Dokładnie. To jest trochę wymagająca z początku. Kolejna przerwa techniczna, widzowie. Kurde, dupa boli normalnie. Ja tu mam pod dupcie taki ten, taką piankę. Coś tam pomaga, ale szału też nie ma, powiem. Czy też mieścimy się? Nie wiem.
Idealnie. Zbliżamy się już do rozwidlenia. Na prawo elektrownia, a my musimy trzymać się lewej strony. Dobra, zbliżamy się chyba do Rynny. Ale będzie teraz wiatro. Jak na roller coasterze. A tu jest decha. Bardziej fajniej spływało. Ty masz te wiosło. No uważaj, bo zaraz się... Uważaj! Za późno żeśmy wiosła wyciągnęli. Dobra. Na tamtej trasie do Krasiejowa był bardziej emocjonujący ten stopień. Zjazd z tego stopnia. Tu już jest kamieniste dno. Bardziej. Nie wiem, czy to będzie widać. Musimy odbić. Kurde, tu jest... Co to jest? Pień. To jest pień chyba. Albo ja, to jest kamień. Kurde, teraz nas tu obróci. Dobra, obrac. Uwaga, bo tu jest następne. Przeszkoda. Ała, Jezus, zaś się tu pieprzy. Tu jest następne. Ha, płyniemy tyłem. Mielizna to jest pół biedy, byle nie na te kamienie. Weź tam kontroluj, co tam za tobą jest lepiej. Dobra, płyniemy dalej. O kurde, to była ostatnia atrakcja. Na sam koniec. Najpierw pod mostkiem, a kurde, a teraz... Jezus, bo się przewrócimy! Jak się nie wywrócimy, jak się wywrócimy. Kurde, na sam koniec takie emocje. Dobra, lecimy z górki na pazurki. Dobra, fajnie jest. Tylko zaś nas zrzuciło na bok. Wysepka. Bo my płyniemy prosto w ten konar. O, ale to było. Zimne piwko za 200 metrów. A przystań Natura 24 przed nami. Proszę Państwa, zbliżamy się do mety. A po spływie można się wybrać na lody. Tu jest bar. Tego w tamtym roku chyba nie było, mi się wydaje. To jest nowe wybudowane. Nie wiem, nie pamiętam. Tam możecie w siatkówkę pograć. Tutaj jest plac zabaw ze ślizgawkami dla dzieci. Tam można grilla zrobić. Tu wiecie. Zobaczcie, ile tych kajaków tu mają, cała flota. Około 100 kajaków. A jeszcze jest część w trasie. Na dziś już kończymy. Spływ zakończony, zmęczeni, tak pozytywnie zmęczeni. 4,5 godziny, 14 km, dokładnie 4,5 godziny. Ale żeśmy mieli też chyba ze 4 przystanki, także no. Z przystankami to gdzieś wyjdzie 4,5 godziny. Mięśnie żeśmy napompowali do tego. Trochę tak, czuć w rękach. No, także zakwasy jutro na pewno będą. My już kończymy. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.